Dzisiaj witamy... Cicho, synu, teraz nagrywam. Cześć, kochani! Cześć, witajcie! Witajcie we vlogu z Hiszpanii, z Andaluzji, a dokładnie teraz jesteśmy w porcie Soto Grande, w bardzo uroczym miejscu. Zabrałam oczywiście swoją przyjaciółkę, jest Ania. Dzisiaj oczywiście jesteśmy podobnie ubrane. Pokaż, Aniu, że mamy białe bluzki, tak, i oliwkowe spodenki. Ubrałyśmy się tak samo, zupełnie przypadkiem. Każda ubiera się w swoim pokoju, proszę, tak samo. No ale my takie sister jesteśmy. Tak, nam to w ogóle nie przeszkadza, nie mamy z tym problemu. Nawet mamy takie same łańcuszki z Yesa, odgapiam od Ani. Słuchajcie, jesteśmy w uroczym miejscu. W miejscu, które zostało stworzone przez takiego amerykańskiego wizjonera, milionera, który tak to sobie wymyślił, żeby wybudować piękne domy, a przy domach, żeby sobie sumowały, słuchajcie, statki i jachty. I tak on sobie to sprytnie wymyślił i stworzył właśnie Soto Grande. Jest tutaj bardzo uroczo, bardzo spokojnie. Zobaczcie, nawet już sobie tutaj Państwo korzystają, wchodzą na jacht. A tutaj widać właśnie te domy, czyli można powiedzieć, że to jest osiedle. Takie osiedle, tak skonstruowane, sporych rozmiarów. Tak, z garażami dla jachtów i łodzi. Fajne miejsce do zakupów też, słuchajcie, takich lokalnych, bo tutaj macie lokalne hiszpańskie sklepy z hiszpańskimi ubraniami, kapeluszami, dodatkami, butami, więc można w których też poczyniłyśmy zakupy. Tak, tam w Hokonie. Ale też fajnie jest tutaj przyjechać na przykład na lunch, bo jest kilka bardzo pysznych, bo już testowałam z moim panem małżonkiem i rodziną, kilka fajnych knajpek, więc zaraz Was zabierzemy i pokażemy dalszą część Soto Grande. I zaczynamy naszą ucztę. Krewety oczywiście z sosem majonezowym, zabójstwo kaloryczne, ale nie szkodzi. Pomidory z grubą solą i z oliwką, ale takie uwielbiamy najbardziej. Mięsne kuleczki, Antek ma jakiś kawał mięcha, widzę. I Marcela ulubione fryty z jakimś sosem, na pewno równie kolorycznym, ale on to akurat może jeść, bo szczypiorek. Także wcinamy. Moje pH. A dziś jesteśmy w Cazares, w białej, pięknej, maleńkiej miejscowości, która jest niezwykle urocza. Co, Aniu, wiemy o tej miejscowości? Wiemy, że jest piękna biała zabudowa, wąskie uliczki, piękne widoki. No i że jest to wioska, która ma jedynie 5000 mieszkańców. Czyli maleńka, ale naprawdę urocza. Podobno nad wioską latają sępy i orły. Zobaczymy, czy spotkamy jakiegoś. A teraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Chodźcie. Dziś trafiliśmy do Puerto Banús, udało nam się dotrzeć po raz kolejny. Dzieci jedzą lody, są po drugiej stronie, więc korzystam z chwili, że pokażę Wam kawałek, jakie piękne sklepy są tutaj, słuchajcie. My dzisiaj w centrum Estepony idziemy już na ostatnią wspólną kolację. Czas dobiega końca, my jeszcze zostaniemy 3 dni, Ania. Mój czas, mój czas. Niestety, więc mamy ochotę dzisiaj zjeść coś dobrego. I napić się dobrej sangrii. Sangrii i słuchajcie, tu u nas jest tak pięknie w tej Esteponie, tak klimatycznie. Jeszcze jest przed taką kolacją, bo Hiszpanie jedzą porą, tak, porą kolacyjną, bo oni jedzą dosyć późno. 21 zaczynają w ogóle biesiadowanie. My za to zaczynamy trochę wcześniej.
ale dzięki temu, że jak zaczynamy wcześniej, to po prostu mamy zawsze miejsce w restauracji. Tak, bo później ciężko jest z miejscem, ale to po prostu ciężko będzie mi wyjeżdżać. Prawda, Aniu? Umawiamy się, że za rok tu się spotykamy. Nie, no koniecznie, to wtedy będzie już chyba nasz czwarty raz, prawda? Tak, 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 no, będzie czwarty raz, tak. Będzie czwarty raz. Mamy tak w planach, nieśmiało sobie myślimy, żeby spotkać się tutaj zimą, żeby pojechać do Sierra Nevada góry na trochę i trochę pozwiedzać, bo Ania jeszcze musi nadrobić Sewillę, która jest przepiękna. I Kordobę, które trzeba absolutnie zobaczyć. Jeszcze kilka takich pięknych miasteczek, których nam się po prostu teraz nie chciało zwiedzać, z racji, że było gorąco. Za gorąco i dzieci nie za bardzo były tym zainteresowane. Wiecie co, bo to tak nie jest łatwo z tym zwiedzaniem. Mamo, siusiu, mamo, pić, mamo, nie mogę, mamo, nogi mnie bolą, mamo, ile jeszcze? Mamo, mamo, mamo. Więc to wcale nie jest takie łatwe, kiedy na zewnątrz jest 35 stopni, a my tu mamy zwiedzać i jakieś różne katedry oglądać. Więc nie jest łatwo. Zresztą same wiecie, dziewczyny, jak to jest. No dobrze, to wam jeszcze kawałeczek tutaj pokażemy pięknej Estapony, bo jest naprawdę uroczo. Ja jeszcze zostaję, więc jeszcze będziemy się widzieć. Zobacz, jak to jest ładnie. O, dobrze, pokażę. Pokażę, jak jest pięknie. Ania się już z wami pożegna. Marysia chciała się też przywitać i pożegnać. Starsza, trzymajcie się, starsza córka. Do zobaczenia. No, a ja jeszcze będę, jeszcze was gdzieś zabiorę w fajne miejsce. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to jakiś sklep wnętrzarski, ale nie, to jest klub tenisowy. To ja po tenisie po godzinie, nie wolę się nie pokazywać. Klub tenisowy Estepona. Słuchajcie, bardzo piękny. I teraz wam pokażę, jak wygląda to na zewnątrz. Tutaj można coś zjeść, a tutaj są wszystkie korty tenisowe. Słuchajcie, o różnej nawierzchni. I tak naprawdę, jak przyjeżdżacie tutaj w okolice właśnie Marbella, czy nawet tutaj do mojej Estapony, to ten klub tenisowy Estapony jest super, bo jest bardzo dużo tych kortów i zawsze znajdziecie jakiś wolny. My po prostu spontanicznie przyjeżdżamy, obojętnie o której godzinie, i zawsze jest miejsce, zawsze się znajdzie jakiś wolny kort. Naprawdę fajna okolica. No i przyjemnie się gra w tenisa w takich zielonych okolicznościach przyrody. Marcy teraz wcina pastę, makaron. Jak to? Pięciolatek. A my sobie odpoczywamy, bo dałam popalić mojemu panu małżonkowi. A, tam można też grać, słuchajcie, bilarda. Także bardzo fajne miejsce. Polecam, jak jesteście ze Stapony bądź z okolicy, bo wiem, że coraz więcej Polaków tutaj przyjeżdża. Coraz więcej Polaków tutaj kupuje też nieruchomości. Słyszycie to? To są flamingi. Bo jesteśmy dzisiaj w delfinarium niedaleko Malagi. Któraś z was poleciła mi to miejsce w jednym z komentarzy, więc przyjechaliśmy. Zaraz odbędzie się show z delfinami, a oprócz delfinów jeszcze tutaj są i małpki, i pingwiny, węże boa, trochę zwierząt jest. Zaraz zacznie się show, o tam. De presentarles a Now We Have the Pleasure Introducing You to Steam Bravo Rumbo y Tonet. Con sus aletas controlan todos los movimientos dentro y fuera del agua. Las pectorales las usan para girar y frenar. They use the pectoral fins to turn and control all the movements. Mueven la aleta
caudal de arriba abajo para propulsarse y realizan diferentes comportamientos grupales golpeando la superficie del agua para comunicarse. They move their flukes up and down to propel themselves and they can perform different group behaviors to communicate. Jeszcze włosami, zabieram Was do restauracji Tikitano. Do restauracji niedaleko Estepony, do której zawsze chciałam trafić, ale jak tu przyjeżdżaliśmy, to kuchnia była zamknięta, więc można było napić się tylko kawy. Dziś jest otwarta, więc spróbujemy dobrych rzeczy, zapewne dobrych, bo wygląda w środku naprawdę bajkowo. Muszę Wam pokazać to miejsce, bo naprawdę tu jest pięknie. Tu jest kawałek bardzo pięknej Hiszpanii. Teraz chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda restauracja. Jest naprawdę bardzo ładnie. I teraz najlepsze przed nami, słuchajcie, widok. Zaraz zobaczycie, jaki piękny widok. I z takim widokiem zaraz będziemy pałaszować jakieś hiszpańskie przysmaki. Och, czyż to nie jest boski widok? A my mamy takie pyszności, zabieramy się za pałaszowanie z takim pięknym widokiem. Kochani, to już koniec naszej andaluzyjskiej przygody. Było fajnie, fantastycznie, rzekłabym nawet. Za rok na pewno tu też będziemy. Niestety nasze dzieci nie do końca pozwoliły nam wszystko pokazać, bo zawsze były ważniejsze, ale postaram się następnym razem, żeby było jeszcze więcej tej pięknej Andaluzji. Dziękuję za dziś. Subskrybujcie koniecznie mój kanał. Włączcie powiadomienia, ten dzwoneczek, żeby Wam się wszystko pokazywało, co ja tutaj publikuję. Dziękuję i do następnego razu. Pa!